Być może pierwszy raz w życiu słyszycie o tej tradycji. Może z łezką w oku wspominacie babcię, która po Bożym Ciele wiła wianek z rozchodnika i macierzanki. A może co roku pleciecie go sami i idziecie z nim na wieczorną mszę. W ostatnim dniu oktawy Bożego Ciała, czyli okresu 8 dni, podczas których po mszy świętej codziennie odbywają się procesje z Najświętszym Sakramentem, w polskich kościołach od niepamiętnych czasów święci się uwite z kwiatów i ziół wianuszki. Ludzie wierzą w moc leczniczą i ochronną wianuszków uplecionych z kwitnącego rozchodnika, macierzanki, mięty, rumianku, kopytnika, koniczyny, jaśminu i róż. W wielu domach wije się 9 wianków, każdy z innego ziółka. Chronią one przed burzami i pożarami, przed gradobiciem i szkodnikami na polach. Pokruszone ziele z wianków stosowano do sporządzania leczniczych herbat oraz do okadzania roślin i zwierząt, także domów przed złymi mocami. Wianki przewiązuje się czerwoną wstążeczką i zanosi do kościoła, gdzie ksiądz pobłogosławi je, prosząc Boga o opiekę nad przyrodą, obfite plony, ochronę przed zniszczeniem i zatruciem. Wianek wiesza się nad drzwiami wejściowymi i przechowuje przez cały rok, aż do następnej oktawy. Wszechmocny Boże, już Cię kocham szczerze, jak serce morze. Witam Jezu, Synu Maryi, Tyś jest Bóg prawdziwy w świętej hostyni. Wianki już wiszą. Już my bezpieczni, bo Bóg łaskawy poświęcił wianeczki. Niechaj nas chronią cały rok, dają siłę, wiarę i moc.